Mam przed sobą akcesoria, które w tym roku zaproponowała firma Mikado. To są najróżniejsze rzeczy, zarówno do zestawów końcowych. Wiadomo, że ten gruby sprzęt karpiowy wymieniamy co jakiś czas, natomiast akcesoria do zestawów końcowych bez przerwy nam się zużywają, więc to jest rzecz istotna. A oprócz tego takie rzeczy nieoczywiste, które nie każdy karpiarz musi mieć, ale czasami naprawdę one się bardzo przydają. Zacznę od takiego zestawu. Są to szczypce do zaciskania metalowych tulejek. Jeżeli ktoś z tym nigdy nie miał do czynienia, powinien spróbować, bo jeżeli stosujemy w zestawach końcowych fluorocarbon, albo też grubą jakąś żyłkę sztywną, no to wiadomo, że zawiązanie tej linki jest niezwykle trudne. Nie bardzo nam się to udaje, tworzą się grube węzły, więc właśnie po to są te szczypce i tulejki, żeby zrobić nam pętle, które są po prostu idealne. No to zobaczmy, co jest w tym zestawie. Naturalnie szczypce to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzy pudełeczka z różnej wielkości tulejkami. Tych tulejek jest po 20 w każdym pudełeczku. No, wezmę pierwszą z brzegu, bo tutaj chodzi tylko o samą zasadę. Metalowe tulejki, które pozwalają ścisnąć fluorokarbon, tworząc idealną pętlę bez żadnych wiązań. Wkładamy do jednego otworu tulejki, przekładamy przez drugi otwór tulejki. Oczywiście ta pętla jest taka, jaką sobie zażyczymy. Może być większa, może być znacznie mniejsza, może być malutka. No i teraz bierzemy te szczypce do zaciskania. One mają trzy otwory o różnej średnicy, w zależności od średnicy właśnie tych tulejek. No i po prostu tulejkę zaciskamy. To będzie trzymać znakomicie. Tak więc tulejki i szczypce, jeżeli ktoś używa sztywnych materiałów, fluorokarbonu do zestawów końcowych, to jest rzecz nieodzowna. To są elementy do zestawów końcowych również, ale innego oczywiście rodzaju. Są to różne elementy dociążone wolframem, więc wiemy, że jeżeli robimy zestaw, dobrze by było, żeby on przylegał fajnie do dna. No i dzięki temu, że te części są w miarę ciężkie, właśnie pozwalają na to, żeby ułożyć doskonale zestaw na dnie. Są to pozycjonery różnej wielkości, różnej długości, w zależności oczywiście od rodzaju haczyka, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są stopery do haczyków. W pewnych elementach, w pewnych zestawach te stopery nam bardzo mogą się przydać. No i trzecia sprawa, są to gumki antysplątaniowe, dzięki którym możemy bez obawy, że nam się zestaw splącze, rzucać na duże odległości. Oczywiście te elementy są nieco cięższe niż takie typowe gumowe. To nawet jeżeli się taką małą część weźmie do ręki, to czuć, że to ma większą wagę niż zwykła na przykład tulejka, taka gumka antysplątaniowa wykonana z gumy. Natomiast jej konsystencja jest taka sama, jest również miękka, choć dość sztywna, widać więc znakomicie będzie trzymać się w niej krętlik. Wykonałem taki przykładowy, szybki zestaw z wykorzystaniem właśnie tych elementów wolframowych. To jest taki przypon z miękkiej plecionki, z pozycjonerem, z mini krętlikiem do zamocowania włosa. No i z tym stoperem nakładanym na haczyk, plus oczywiście gumka antysplątaniowa z drugiej strony. Trzy takie nowe elementy w katalogu Mikado, które zawsze mogą nam się przydać. Warto takie coś w pudełku mieć. To jest zabezpieczenie przed wciągnięciem wędki do wody. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda na rodpodzie. Często łowimy w trudnych miejscach, przed zaczepami.
gdzie trzeba łowić na sztywno. Natomiast jeżeli tak łowimy, no to jest niebezpieczeństwo wciągnięcia przez skarpia wędki do wody. To postępuje błyskawicznie, zanim zdążymy się zorientować. Dlaczego? Takie zabezpieczenie czasami może nam się bardzo przydać i uratować wędkę. I w ten sposób mamy pewne zabezpieczenie. Wędka w żaden sposób nie zostanie wciągnięta do wody, a odbezpieczenie jest błyskawiczne i możemy holować rybę. Druga sprawa, uchwyt taki na linkę, który jest bardzo pomocny w trudnych łowiskach, gdzie musimy linkę pod różnym kątem przeciągać pomiędzy różnymi zaczepami. Za chwilę też pokażę, jak to można wykorzystać. Ten hak możemy oczywiście użyć również w innym celu, wkręcić go do dłuższej sztycy, kiedy mamy zestaw zaczepiony gdzieś w drzewie głębiej pod wodą. Możemy próbować dzięki niemu ten zestaw uwolnić, tak więc dwojakiego rodzaju zadanie może spełniać ten przyrząd. Tutaj mamy jeszcze jedno bardzo istotne udogodnienie. Taśma odblaskowa, srebrna. Łowiąc w nocy, kiedy czołówką oświetlimy wodę, doskonale od razu znajdziemy, w którym miejscu znajduje się podpórka z tym haczykiem. Nie zawsze mamy możliwość łowienia takiego prostego na czystej wodzie. Często jest to woda z różnymi wysepkami, zaczepami. Więc coś takiego bardzo nam się przyda, kiedy przykręcimy do podpórki. Możemy przeprowadzać żyłkę poprzez różne zaczepy do naszego stanowiska. No i to nam zabezpiecza to przede wszystkim przed spadnięciem tej żyłki. Natomiast kiedy płyniemy pontonem po braniu, bardzo łatwo możemy żyłkę z tego zdjąć. No i jeszcze klips do wywózki, który bardzo nam będzie pomocny, kiedy łowimy sami i musimy wywozić zestawy albo sami wypływając pontonem, albo też łódką zanętową.